Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 30 listopada do 6 grudnia bieżącego 2020 roku. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już kochani patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla bliźniąt zapowiada. Poniedziałek. Diabeł. Wtorek. Sześć buław. Środa. Królowa buław. Czwartek. Paź mieczy. Piątek. Dziewięć buław. Sobota. Dziesięć buław. I niedziela. As mieczy. No taki sobie kochani ten tydzień. Dużo pracy widzę. Dużo jakichś takich nerwowych chwil. W tle czytania mamy kartę pustelnika, więc karty mówią, żebyście wiele spraw sobie przemyśleli w samotności, zastanowili się nad niektórymi sytuacjami. Być może chodzi o jakąś starszą osobę spod znaku panny, być może chodzi o izolację, ostrożność, ale też wyjście z samotności, szukanie towarzystwa. Natomiast edukacja, nauka, wiedza, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci. No, muszę dopowiedzieć te karty. Poniedziałek macie koziorożca, przepraszam, diabła, tak? Który być może odpowiada zodiakalnemu koziorożcowi. Tak jak tutaj ten diabeł pokazuje, no czujecie się trochę zamknięci w jakiejś klatce. Ale ta kłódka jest otwarta, zobaczcie, w każdym momencie możecie wyjść. Siedzicie tam na własne życzenie. I to jest takie uwiązanie z pozoru, tak? Być może no nie umiecie przeciąć jakichś krępujących więzów. Zobaczymy. Jakiś taki denerwujący dzień. O co chodzi z tym diabłem? Karta kochanków. No właśnie. Jakaś toksyczna relacja, toksyczny związek, ewentualnie jakieś trudne decyzje. Bo trzeba dokonać wyboru. Zobaczmy dalej. Szóstka buław, ale dalej już są w porządku karty. Koniec tygodnia. Będziecie bardzo zmęczeni, bo dużo pracy widzę. Ale wszystko dobrze. Nie, no nie jest taki zły ten tydzień. Powiem tak. W poniedziałek mamy kartę kochanków, czyli wasza karta zodiakalnych bliźniąt, ale karta diabła. Denerwujecie się, bo być może jesteście zależni od jakiejś sytuacji i musicie dokonać wyboru. Być może macie wątpliwości. Być może są jakieś dwie oferty pracy na przykład, tak? Bądź ktoś wam proponuje współpracę. No i nie wiecie, co macie zrobić. Może jakieś decyzje, które mają zapaść, nie są zależne tylko od was, tak? I czujecie się w jakiś sposób powiązani bądź uzależnieni od decyzji osób trzecich. I to może was denerwować, to może wam przeszkadzać, ewentualnie boicie się, jaka będzie decyzja. I teraz tak, osoby, które szukają pracy, no właśnie, może być wam zaproponowana współpraca, ewentualnie jakieś dwie możliwości do rozważenia. Przy diable raczej bym nie podpisywała żadnych umów, nie wchodziłabym w żadne interesy, bo mogą być to jakieś czarne, szemrane interesy, praca na czarno, bez umowy, bez ubezpieczenia. Być może dużo zarobicie, bo diabeł daje pieniądze, ale mogą być poniesione tego konsekwencje, więc tutaj bym nie ryzykowała. Natomiast może być też taka sytuacja, że ktoś wam zaproponował współpracę, ale no, zastanawiacie się, czy warto wiązać się, tak, w jakieś spółki, czy jednak raczej nie będzie wam odpowiadało zatrudnienie na własny rachunek, gdzie będziecie sami niezależni, bez jakichś takich no, zobowiązań, uwiązań do jakiejś współpracy. Będziecie po prostu niezależni zawodowo i finansowo. Co w związkach? No w związkach może być nerwowo, nie wiem, czy o coś się pokłócicie, czy poróżnicie. Może być też jakaś toksyczna relacja, gdzie obawiacie się partnera. Mogą pojawić się jakieś uzależnienia.
albo macie już dosyć i chcielibyście zakończyć tą relację, bo nie widzicie żadnego progresu, nie rozwijacie się. Natomiast diabeł i kochankowie, no wróży bardzo, bardzo namiętne uniesienia, więc u niektórych może być to bardzo taki upojny wieczór zwłaszcza, no może też dzień, ale raczej w wolnych związkach, no nie widzę tutaj w małżeństwach raczej, no chyba nie będziecie mogli się jakoś dogadać w poniedziałek. Ten diabeł może też Was pokusić do jakichś zdrad, jakichś romansów, może jest jakaś osoba w środowisku pracy, która gdzieś tam uwodzi Was jakimś takim powłóczystym wzrokiem, no nie dajcie się, kochani, wmanewrować w jakiś romans, tak? Osoby samotne raczej tutaj w romanse będą się wdawać z drugim bliźniakiem albo z koziorożcem. Natomiast zastanówcie się, czy ta osoba czasem nie ma rodziny, bo tutaj może się z tego jakaś właśnie zdrada, że tak powiem, zamanifestować i być może ta osoba musi dokonać wyboru pomiędzy Wami i jeszcze kimś innym, tak? Więc tutaj uważajcie, czy nie jest właśnie to jakaś toksyczna relacja. Co we wtorek? We wtorek mamy jakieś sukcesy zawodowe, wygranie jakiejś sprawy i dobre rokowania, jeżeli chodzi o jakieś diagnozy lekarskie. Mamy tutaj papieża, który reprezentuje osobę bardzo doświadczoną, może być to lekarz, może być to prawnik, może być to nauczyciel, więc ktoś, kto nam udzieli dobrej rady, powie prawdę zgodnie z tym, co widzi. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wizytę u lekarza, to jakiś właśnie powrót do zdrowia, dobre rokowania, dobre wiadomości. Oczywiście szóstka buław też mówi o powrocie do zdrowia, o pokonaniu jakiejś dolegliwości, jakiejś choroby. Ale to jest też sukces zawodowy. Świetne jakieś umowy podpisane, jakieś porozumienie, jakieś dobre negocjacje, transakcje, no jakiś projekt, jakieś sprawy zawodowe, nad którymi jakieś interesy, które prowadziliście, zakończą się sukcesem, więc udaje Wam się być może wygrać jakiś przetarg, podpisać jakąś korzystną umowę, zrobić jakąś fajną transakcję. Natomiast osoby, które szukały pracy i zastanawiały się i, że tak powiem, być może były takie trochę niecierpliwe i nerwowo podchodziły do całej tej sytuacji, denerwowały się, bo być może od kogoś zależała tutaj decyzja, czy Was przyjmie, czy nie. Po wstępnej rozmowie bardzo dobrze zostaliście odebrani przez Waszego tutaj mentora, pracodawcę i macie obiecaną tą umowę, tak? Więc tutaj jakieś sukcesy. I osoby, które mają pracę, mogą liczyć na przedłużenie umowy, poprawienie warunków tej umowy, czyli może być jakaś premia, jakiś dodatek, awans, bądź zwiększona stawka godzinowa, lepsze stanowisko. Co w związkach? No w związkach jakieś też sukcesy. Niektóre osoby być może planują małżeństwo, ogólnie zgoda, porozumienie. Niektóre bliźnięta, które są samotne, mogą zdobyć się tutaj na randkę z jakimś zodiakalnym bykiem. W środę mamy królową buław i asa mieczy, czyli jeżeli chodzi o pracę, podpisanie jakiejś umowy o pracę, więc tutaj jak mieliście wstępną rozmowę, to w środę już, że tak powiem, dokumenty podpisujecie. Jeżeli macie własną jakąś działalność gospodarczą, dużo takich spraw, gdzie trzeba podpisywać jakieś dokumenty, przeprowadzać jakieś ważne negocjacje, rozmowy, bądź decydować odnośnie przedsiębiorstwa, firmy, no będziecie zaangażowani w te sprawy, więc dużo może być wyjazdów, jakieś przemieszczania się, dużo spraw takich logicznych do zatwierdzenia, jakieś ważne decyzje, szybkie decyzje, wyjaśnianie jakichś spraw, ogólnie komunikacja, zaangażowanie w sprawy zawodowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiegoś zodiakalnego barana, może być tutaj jakaś rozmowa negocjacyjna właśnie z taką kobietą, bizneswoman, ale też szczerość, tak, uczciwość. Osoby, które pracują na etacie, tak jak powiedziałam, podpisanie jakiejś umowy, aneksów, ważnych dokumentów, no będzie się działo w pracy, tak, ale trzeba będzie działać błyskawicznie też, tak? Być może szef będzie potrzebował pilnie na już podpisanych jakichś dokumentów, jakichś raportów, sprawdzenia jakiegoś sprawozdania. Więc dużo takich różnych spraw w środę może Was czekać.
Co w związkach? W związkach jakieś szczere rozmowy na temat związku, waszego partnerstwa, tak? Może chodzi o bliskość, może chodzi o namiętność, może chodzi właśnie o jakieś takie rozgrzanie atmosfery, namiętności pomiędzy wami. Niektóre osoby, które tutaj myślały o jakichś zdradach, jakichś romansach, zupełnie odetną się od tego pomysłu. Natomiast osoby samotne mogą szczerze porozmawiać właśnie z jakimś zodiakalnym baranem, bądź zastanowić się, czy chcą jakiejś poważnej relacji, czy tylko romansu. Być może ten byk, którego tutaj poznacie, bądź właśnie jakiś zodiakalny baran stwierdzi, że jego stała relacja nie interesuje. On chce tylko po prostu spotykać się od czasu do czasu na zasadzie flirtu, romansu, bo stały związek go nie interesuje. Jeżeli usłyszycie takie informacje, być może niektóre bliźnięta grubą krachą się od tej osoby odetną. Co w czwartek? W czwartek, kochani, będziecie znowuż mieli jakieś pomysły. Widzę tutaj jakieś inspiracje twórcze. Być może się właśnie zainspirujecie kimś bądź czymś. To są jakieś nowe pomysły. Tworzenie jakiegoś dzieła, intuicyjne wybory. Natomiast zostanie wyjaśniona jakaś sytuacja być może z dziećmi, które macie w wieku szkolnym. Jeżeli macie dzieciaczki, które się uczą, uważajcie, bo mogą być jakieś tajemnice i nie do końca to wygląda, jak wam się wydaje. Więc jeżeli syn mówił, że odrobił lekcję, no to, że tak powiem, sprawdźcie to, bo nie do końca jest szczery, tak? Karta księżyca to zodiakalne ryby, karta pazia, mieczy. To jest wasza karta bliźnięta, więc tutaj no miejcie wszystko pod kontrolą, śledźcie wydarzenia i nie dajcie się tutaj oszukać, okłamać, bo oczywiście karta księżyca to karta kłamstwa. Co w pracy? W pracy jakieś negocjacje, jeżeli są jakieś plotki, jakieś intrygi, nie wchodźcie w to, bo może się później jakaś łatka przykleić, po co wam jakieś głupie takie no wchodzenie w jakieś takie intrygi, które później mogą no, zostawić jakiś niemiły ślad. Jakieś negocjacje, dużo informacji, dużo wiadomości, jakieś nowości, maili, jakaś korespondencja może przyjść. Natomiast w związkach rozmowy, tak, przemyślenia, być może niektóre bliźnięta będą zastanawiały się nad powiększeniem rodziny, czyli będą jakieś dyskusje i plany na temat dzieci. W piątek, kochani, mamy dziewiątkę buław. Dziewiątka buław mówi o tym, że mimo, że jakaś sytuacja była trudna, to opanowaliście ją, radzicie sobie. Mieliście już jakieś niemiłe doświadczenia w przeszłości i teraz wiecie, jak działać ostrożnie. No i oczywiście jesteście nieufni, zwłaszcza o jakieś tutaj kłamczuszki, które mówią, że się przykładają do lekcji, a zupełnie robią coś innego i zwodzą mamę bądź tatę, oszukują i no nawet potrafią tutaj pyskować i stawiać się. To tak na marginesie oczywiście, no ale może tak być. Koniec zaraz semestru się zbliża, więc warto tutaj dopilnować, tak? Więc sytuacja jest do opanowania, poradzicie sobie, ale bądźcie czujni, ostrożni. Natomiast bądźcie też spokojni, karta umiarkowania mówi, że wszystko jest ok, tylko miejcie kontrolę, tak? Nad tym, co się dzieje w domu. W pracy może być ciężko, dużo zajęć i naprawdę będziecie bardzo zmęczeni, ale poradzicie sobie. Możecie liczyć na współpracę z zodiakalnym strzelcem, który wam pomoże, być może wymienicie się doświadczeniami, natomiast ogólnie w pracy harmonia, równowaga i że tak powiem, kontrola nad emocjami i własnymi i tymi, które są gdzieś tam dookoła. Zwłaszcza jeżeli pojawiły się jakieś informacje, plotki, które być może niektóre osoby wprowadziły w błąd. Co w sobotę? W sobotę mamy 10 buław i karta sprawiedliwości. Jesteście bardzo przemęczeni, zbyt wiele obowiązków być może spoczywa na was. Niektóre bliźnięta, jeżeli pracują zdalnie w domu, za dużo wezmą na siebie obowiązków, za dużo pracy do domu, kochani, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś umowy, dokumenty, tak? Praca biurowa. No nie przesadzajcie. Weekend powinien być czasem odpoczynku, spędzenia go z rodziną w miłej atmosferze, a nie gdzieś tam pochylanie się nad jakimiś dokumentami. Może być też trudna sytuacja z wagą, tak? Jeżeli macie gdzieś tam w otoczeniu wagę, być może nie dojdziecie z nią do porozumienia. Ona nie widzi jakiegoś problemu, wy się z nim zmagacie i może być jakiś konflikt. Natomiast 10 buław pokazuje też o waszej sile, o ambicji. Może
chcecie tutaj właśnie zrealizować jakiś projekt. Ogólnie sprawiedliwość to jest harmonia, równowaga. Więc odpocznijcie sobie po pracy, bo tak jak mówię, w sobotę możecie odczuwać w krzyżu, w kręgosłupie zwłaszcza. Mięśnie mogą Was boleć, te osoby, które ciężko pracują fizycznie, więc po południu odpoczynek. Niedziela bardzo ładna, mamy asa mieczy i 10 kielichów. Jakaś poważna sprawa zostanie w rodzinie wyjaśniona, ewentualnie jakieś ważne decyzje, być może zakomunikowanie komuś czegoś. Ale ogólnie dzień spędzony w gronie rodziny, spokojny, może jakieś odwiedziny kogoś bliskiego, może Wy gdzieś pojedziecie, dziadków tam, rodziców odwiedzić, miło im się zrobi, na pewno będą bardzo uśmiechnięci. No zapadną jakieś plany, decyzje, a może już właśnie planowanie świąt, może właśnie jakieś rozmowy na temat organizowania tych wszystkich przygotowań. I jak to z tymi spotkaniami teraz będzie? No ja nie wiem, te ograniczenia są dla mnie po prostu tak debilne, powiem brzydko, trudno, ale no wyobraźcie sobie, że matka ma na przykład dwoje dzieci, rodzice mają dwoje dzieci i każde z tych dzieci ma swoją rodzinę i co, ona ma teraz z zapałkami losować, czy przyjdzie córka, czy druga córka, czy syn na Wigilię, tak? No przecież to jest debilizm totalny. Ja nie wiem po prostu, no trzeba coś zaradzić temu, bo... Zwłaszcza w święta, tak? W święta ludzie powinni być razem i jakoś to powinno być normalnie zorganizowane, a nie w jednych miejscach może być po 100 osób, a tutaj rodzina nie może się spotkać. Ach, ale już mam nadzieję, że każdy wie, co mam na myśli. Więc tutaj, kochani, niedziela bardzo miła i sympatyczna. Szczerze być może sobie porozmawiacie, coś wyjaśnicie i odetniecie się, spróbujecie się odciąć jakichś problemów, które być może zakłócają tutaj jakąś Waszą harmonię. No i tak jak mówię, ostrożność, przemyślenia, jakieś ważne decyzje, osoby starsze, tak? Czyli zwracamy uwagę na rodziców, dziadków, ale też naukę swoich pociech, żeby tam nie oszukiwały i nie próbowały gdzieś tam kombinować czegoś, bo... No, oceny są ważne, tak? I później dalsze wykształcenie. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie znak ascendentalny, odsłuchajcie sobie odpowiedni do niego film i cóż, życzę wspaniałego tygodnia, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.